Witajcie! Dzisiaj trzecia niedziela po Trójcy Świętej. Hasło tego tygodnia brzmi: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Czytamy ten fragment w Ewangelii Łukasza, 19 rozdziale, 10 wierszu. A co to jest zbawienie? Zbawienie to uratowanie, wybawienie, takie wyzwolenie od wiecznej śmierci. To jest prezent, który otrzymujemy od Pana Jezusa, który ofiarował nam życie wieczne w Jego obecności. Ale dzisiaj, jak widzicie, widzimy się pod takim drzewem. Drzewem, tu akurat jest brzoza, na którym tak można tutaj sobie usiąść i posiedzieć i pooglądać, co tu się wokoło dzieje. A dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o pewnym człowieku, który też był ciekawy, co ten Pan Jezus ma do powiedzenia, kim On jest. I żeby to zrobić, wszedł właśnie na takie drzewo. Było to drzewo sykomory, nie brzozy, tak jak ja mam tutaj, ale sykomora to jest takie drzewo, które ma około 15 metrów wysokości, ma bardzo gruby pień, dużo bardziej gruby niż nasza brzoza. I można na nią się wdrapać i też ma dużo liści, w związku z czym można liczyć na to, że zostanie się niezauważonym. Ja tutaj z takiej biblijnych przygod małego Michałka pokażę Wam obrazek. Pewnego razu Pan Jezus wszedł do Jerycha. Przechodził przez nie i wielki tłum był zaciekawiony. Kto to też przyszedł? Co on nam powie? Jakie uczyni cuda? Był też pewien człowiek. Miał na imię Zacheusz. Zacheusz, czytamy w Biblii, że był dosyć niskiego wzrostu. Był on też przełożonym celników. Pamiętacie, kto to celnicy? To są takie osoby, które pobierają opłaty za wejście do miasta i handlowanie w nim. Często uważano, że celnicy oszukują i biorą za dużo pieniędzy. Dlatego byli bardzo nielubiani. I kiedy Pan Jezus tak szedł w tym Jerychu i chciał opowiadać, czynić cuda, wtedy Zacheusz próbował się między tłumem przedostać, aby też zobaczyć, kto to jest, co ma do powiedzenia, ale ludzie go nie przepuścili. Dlatego postanowił sobie, że właśnie wejdzie na drzewo, usiądzie i będzie się przyglądał. I miał nadzieję, że go Jezus nie zobaczy, ale że on będzie mógł zobaczyć Jezusa. I nagle zdziwiło go coś bardzo mocno. Pan Jezus podszedł pod drzewo sykomory, na którym był Zacheusz i powiedział: Zacheuszu, zejdź, dziś będę gościem w Twoim domu. Wszyscy byli zaskoczeni. U niego chce być? U takiego grzesznika? Jak to możliwe? Panie, oto połowę majątku mojego oddam ubogim. A jeżeli cokolwiek na kim wymusiłem lub oszukałem kogoś, oddam mu czwórnasób, czyli 4 razy więcej. Przecież to jest bardzo dużo. Wtedy Pan Jezus bardzo się ucieszył i powiedział, że zbawienie stało się częścią jego domu. Przyjął Zacheusz ten prezent, który miał dla niego Jezus. A czy ty go przyjąłeś? Na koniec właśnie tej historii czytamy nasze hasło przewodnie na ten tydzień. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. 25, 26, 27, 28, 29. Szukam! A czy Wy lubicie bawić się w chowanego? Ja dzisiaj razem z Hanią, Mateuszkiem i Zosią właśnie w chowanego się bawię. Szukam ich i szukam, gdzie oni mogą być. Tu za drzewem ich nie ma. Tutaj za krzakami też ich nie ma. Gdzie mogą być? Gdzie mogą być? Jak myślicie? To jest takie fajne niby chowanego, ale jednak... O, tu Cię mam! I jest Hania! I jest Zosia! Jeszcze szukamy Mateuszka. Gdzie się schował Mateuszek? Gdzie się schował Mateuszek? Tu go nie ma. Tu go nie ma. Może zobaczymy na drzewie? Nie, tu na drzewie też go nie ma. Gdzie on może być? Gdzie on mógł się schować? No ja nie wiem. A kuchuk! Tu jest Mateuszek! Zachęćcie Waszych rodziców i też pobawcie się w chowanego.
Nauczmy się tego wersetu. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Łukasza 19:10. Jeszcze raz. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Udało Wam się? Spróbujmy ostatni raz. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Łukasza 19:10. Zaśpiewajmy piosenkę Nie ma takiego jak Jezus z akompaniamentem z płyty Mali o wielkim śpiewają. Zachęcić dzisiaj do zrobienia takiego drzewa, na którym siedzi Zacheusz, a pod którym stoi Pan Jezus razem z tłumem. Pan Jezus szuka każdego człowieka, który jest otwarty na słuchanie Słowa Bożego. Niech to drzewo przypomina Tobie, że także i Ciebie Pan Jezus szuka. Nie ma takiego jak On. Ty Go także szukaj i daj się znaleźć, aby dać się zbawić. Przyjmij Jego dar. Wszystko, co jest nam dzisiaj potrzebne, to stara gazeta, nożyczki, klej, kartka papieru technicznego, tusz, może być taki z Waszego pióra, jak Wam zostało, bo już nie idziecie do szkoły, bo są wakacje, rurka, taka do dmuchania, pędzel i zielona farba. Na początek szukamy w starej gazecie jakiegoś pana. Będzie to nasz Zacheusz. Ja już wcześniej poszukałam tutaj takiego pana siedzącego. Zabieram się za wycinanie. Z reszty gazety układamy zabezpieczenie na stół. Żeby nie pobrudzić tuszem, a nie farbą. Na środek kładziemy naszą kartkę. Tak, żeby nic nie pobrudzić. Tutaj jest mój wycięty pan. I teraz tak. Na dole, tam gdzie będzie nasz konar, robimy kropkę tuszu. Pamiętajcie, aby zapytać rodziców, czym na pewno możecie to zrobić. I za pomocą rurki dmuchamy, żeby powstał nam pień drzewa. To od Was zależy, jak chcecie mieć drzewo, dlatego sobie układajcie tą kartkę, jak Wam pasuje. I jeszcze dół, żeby było gruby konar.
zostawiamy nasz konar do wyschnięcia. Na wyschnięte drzewo przyklejamy naszego wyciętego z gazety Zacheusza. Może on mieć różny kształt. Jeżeli nie macie jakichś starych gazet, nie zapomnijcie rodziców zapytać, czy możecie je pociąć, to możecie po prostu narysować tu Zacheusza. A następnie zaś z pomocą zielonej farby, ja wzięłam dwa różne odcienie, farbą i pędzlem rysujemy po prostu zielone listki. Ważne, aby nasze drzewo dobrze wyschło, zanim zaczniecie malować farbą. Sykomora, tak jak wspomniałam, to drzewo sięgające do 15 metrów wysokości. Posiada bardzo szeroki pień, dlatego myślę, łatwo było Zacheuszowi na nie wejść. Czytałam także, że posiada on różne rodzaje liści w zależności od gatunku oraz różne kształty owoców. O, tu w tym miejscu jeszcze nie wyszło dobrze, wyschło dobrze, więc uważajcie, zostawcie może trochę dłużej niż ja zostawiłam na wyschnięcie, aby Wam się nie rozmazał tusz, tak jak niestety u mnie się to zrobiło. Kiedy drzewo już porządnie wyschnie, na koniec tutaj na dole kartki narysuj za pomocą farb lub kredek Pana Jezusa oraz tłum wędrujący za Nim. No to gotowe. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam, abyście dali się odnaleźć Zbawicielowi. Błogosławionej niedzieli.